Słuchajcie, tematem dzisiejszego odcinka będzie przewożenie solbetu na paletach i użycie przednich wideł, tak, naładunkowych. Widły są otwarte, krokodyl jest otworzony, łyżka jest całkowicie otworzona i krokodylem sobie sterujemy. Sterujemy sobie krokodylem. Muszę zobaczyć, czy są palety wzdłuż i poprzek. Dobrą pozycję. Teraz podjeżdżamy delikatnie. Złapaliśmy już widłami pod. Lekko widło otwieram jeszcze. Teraz opuszczam łyżkę. Lekko cofam. Wtedy mi się kąt ładnie robi na łyżce i na widłach, tak żeby paleta położyła mi się na widły. Solbet jest ciężki do przewożenia, bo bierzemy je nie w poprzek, tylko wzdłuż, tak? Czyli po długiej krawędzi idzie do przodu, a po wąskiej do koparki. No i to jest cały problem tego, bo to się wszystko kiwa. Trzeba jeździć powoli, bez żadnej nerwicy, bo wszystko się powywala. Nieraz wywaliłem całą łyżkę solbetu, więc... Opuszczamy delikatnie. Krokodyl. Wycofujemy. Przy następnej dokładniej wam to opiszę, bo jak to mówią, przeszkadzają. Czyli jeszcze raz. Krokodyl jest całkowicie łyżka jest całkowicie otwarta. Krokodylem sobie robimy tak w miarę w poziomie. Z lekkim opadem do przodu łyżki. Teraz trzeba wcelować, bo tu trawa, to nic nie widać, tak? Celowałem. Teraz przymykam. Trochę opuszczę. O, opuszczę. Teraz sobie ją domknąłem. Lekko cofam, domykam łyżkę, jeszcze dopchnę ją, o i mam, delikatnie położę na siebie i jedziemy. Solbet jest wredny w ładowaniu, często te folie pękają, palety jak są któryś raz użyte, to potrafią się rozlecieć. Najgorsze do przewozu to są bloczki betonowe. Jak są mokre, przychodzą, a stara jest paleta, to potrafi to wszystko wylecieć. A druga sprawa, że czasami trzeba ładować na zamkniętym krokodylu. Tego dzisiaj nie będę wam pokazywał. Co za dużo, to nie jest zdrowo. Opuszczamy, otwieramy krokodyla. Luzujemy, wyjeżdżamy powoli, podnosimy łyżkę. I bez nerwicy, to najważniejsze, bez nerwicy żadnej. Przywożeniu palet, tu już nie ma, że nam się trochę piasku wysypie czy coś. Materiał kosztuje. Klient oczywiście
przy takiej rozwalonej palecie będzie miał do was pretensje, to nie, że paleta przyszła gówniano spakowana, to do was będzie miał pretensje, że rozleciało się, tak? Najgorzej, nie lubię ładować dachów. To jest. Delikatnie cofamy. O, przymknięty. Troszeczkę otworzymy jeszcze. Lekko się na siebie pochyli. Paleta musi być lekko pochylona na was, tak? O, troszeczkę jeszcze ją pochylę, bo się chybocze mocno. I powoli jeździmy, bo ona potrafi się po krzywym, to w ogóle nie idzie tego przewozić, bo zaraz się to wywali i na tym to się kończy, tak? Zobaczcie, jak to się chybocze, tak? Stawiamy. Cofamy krokodyla, opuszczamy do ziemi, później podnosimy powoli. Widać, jak ono się zluzuje. Robię dla was to specjalnie jakoś tak wolniej, żeby było to widać, bo ciężko jest to dokładnie pokazać, a jeszcze tutaj zielsko, to w ogóle nie widać tej łyżki, tak? Łyżka. Widły muszą być lekko pochylone. Na trawie się je położy. Trzeba to wcelować. Jest, złapaliśmy pod spód. Lekko otwieramy. Paleta jest lekko położona na nas. Jedziemy. Jeżdżę dwójką na łyżce pływającej, ale powolutku. Można jeździć jedynką. To nie jest jakieś tam specjalne obciążenie dla koparki, bo ten solwet jest lekki. I powolutku kładziemy. Lekko otwieramy krokodyla. Przymykamy, opuszczamy łyżkę, później podnosimy, doregulowujemy kąt wideł i jedziemy z powrotem po następną. No, trzeba już trochę wprawy. Na początku to ciężko się to ładuje. Tym bardziej, że trzeba przytrzymywać, bo łyżka ma tendencję do takiego otwierania się, tak? Trzeba ją w prawo lekko przytrzymywać, żeby nie miała tendencji do, ta główna część do otwierania się, tak? Otwierania się, do zamykania, tak? Już ona się jest całkowicie otwarta. Paleta i jedziemy. Pojedziemy dookoła. Przerzucę was na timelapsa. To, co chciałem pokazać, pokazałem. A reszta to kwestia tylko wyczucia i doświadczenia. No i oczywiście najważniejsze, pamiętajcie, żeby tu nie robić nerwicy, tak? To, że ktoś stoi, że komuś się śpieszy, tak? Jak wywalicie mu paletę, to on nie będzie się wtedy, że mu się śpieszyło, tak? Wywaliliście i on do was ma pretensje. Dobra, wrzucam timelapsa i ogień. Aby tylko nie wywalić palety, bo byłby śmiech z pokazu. Dobra.
mieście przed chwilą. Odwiozłem następną paletę, a poprzednia paleta przy podnoszeniu. Folia jest rozgrzana na słońcu, lekko się zakołysało i po solbecie leży, tak. Każdemu może się to trafić, dlatego ja nie lubię tego wozić, a już na pewno nie jak jest taka gorączka jak dzisiaj. Te folie są gównowarte, bo inaczej tego nie można nazwać. Możecie się nawet starać czasami, żeby to... Wam wychodziło jak najbardziej. Najlepiej jak potraficie. Widzicie, co się dzieje? Folia jest miękka i to wszystko pracuje, tak? Jakby nie można było tego chociaż trochę streczem jakimś zrobić. Dobra, wracamy do timelapsa, bo... Jadę 2 na godzinę i to jeszcze wszystko się chlebocze tak, że głowa boli, tak? Jeszcze 4 palety z drugiej strony i resztę z tyłu muszę wywieźć. Zobaczcie, jak to się chlebocze. Jadę normalnie 2 na godzinę. Mam oparte na łyżce i dalej się to chlebocze, tak? Tylko stretch. Ta folia się na słońcu nagrzewa i to jest wszystko gównowarte pakowanie, tak moim zdaniem. Dwie taśmy stretchu, dwie taśmy pakowe jakby dali, to by chyba im z głowy korona nie spadła, tak? Ale co zrobić? Wszędzie patrzą tylko oszczędności, a później na budowie można nerwicy dostać. Dobra, postawimy to tu jak najbliżej. Wracamy do timelapsa, trzeba to resztę powozić. Teraz tą rozwaloną paletę, spojrzałem pod spód, po prostu paleta była tak gówniana, że deski pod spodem pękły na pół, została tylko jedna tak naprawdę, tu widać z przodu jest wyłamane i na tym to się skończyło, tak, pękła deseczka, folia nie wytrzymała. Mamy wykrakane, tak? A robią te palety z najgorszego gówna. I później operator musi się bujać z tym, bo to inaczej tego nie można nazwać, tak? Paletę następną i resztę zapakujemy. Teraz położyłem pustą paletę, to się przyjrzyjcie. Ona ma 4 deseczki w poprzek i 2 wzdłuż. Zobaczcie, jak leżą widły. Widły biorą tylko na 3 deseczki, 4 nie biorą, tak? Wystarczy, że złamie się jedna
koniec, kaplica, tak? To już no. Bardziej to oszczędzić, to naprawdę. Pogratulować temu, co to rozwozi, tak i robi. A powiem jedną jeszcze rzecz. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Te bloczki są tak mokre, tak jakby to godzinę temu, że tak powiem, zostały uformowane, tak? Generalnie strat wielkich nie ma, bo to lekkie ukruszenia na paru bloczkach. One się tylko przewróciły praktycznie stojąc na ziemi. Chciał, nie chciał, bezsensowna robota, że tak powiem, się zrobiła. Dobra, wracamy do wożenia reszty tych palet i jedziemy do domu. Jest takie podsumowanie odcinka, czyli jeżeli chodzi o wożenie na widłach takich różnych palet, to będziecie wiedzieć, dlaczego operatorzy tego nie lubią, bo to jest denerwujące i takie sytuacje właśnie, jak się wywali paleta, to człowieka denerwuje to, tak? A z drugiej strony maszyna ma tą możliwość. Każdy na budowie korzysta z tego, tak? Bateria mi się kończy. Więc pamiętajcie. Nawet jeżeli macie doświadczenie, staracie się, takie rzeczy się na budowach zdarzają, będą się zdarzać. I nie ma co się tutaj, że tak powiem, za mocno tym przejmować. No, trzeba się starać, żeby takich sytuacji było jak najmniej. Ja tu z ekipą jestem zgrany od paru lat. Generalnie widzicie, jak to się chlebocze? Tak jak ma, w każdej chwili może się to rozpaść, tak? Dobra, wracamy do tego podsumowania. Generalnie z ekipą jesteśmy tu zgrani, od wielu lat współpracujemy. Robi wykopy, zasypy, o, równa ziemię, wszystkie inne takie bajery. Generalnie nie widziałem, żeby kogokolwiek więcej brali. Ekipa jest w porządku. Materiały używają też porządne. Porządnie robią roboty. Zajmują się tą deweloperką. Jak widzieliście, piasek, jaki tu zasypywałem, to też jest bardzo dobrej jakości, żadnych kamieni, niczego, bo na niektóre budowy to się zajedzie, to jest syp, kiła i mogiła, po prostu jakiś niemalże piasek zasypowy gdzieś tam biorą z kamieniami, ze wszystkim. Tu jest elegancko, nie ma jakichś gównianych oszczędności, ekipę można polecić. Nie będę mówił, co to za ekipa, kto będzie widział, gdzie to jest budowane, to jest w Grzędzicach tutaj. Będzie wiedział, że domek będzie postawiony jak należy. Ja się z wami na dzisiaj żegnam i widzimy się w kolejnych produkcjach. Na razie, cześć.